Dobry. Kupiłem w pakiecie, będąc na Warmii, jeszcze 900. Kurwa, no stan kolekcjonerski, mówię, jak się bawić, to grubo. Jak kupiłeś, to kupiłem. No, chodź no tu, panie mistrzu. Ja mam taką propozycję. A co, błędy wykasować? No. Zaraz. A młotek masz? Nie, zobaczę, który pin będzie. Ten największy. No i teraz mamy taką propozycję. Czy pan Torbanek, ten co puszcza rolników z torbami... Puścimy. Słuchaj no gościu, zblokowałeś mnie tam parę razy, wszystkie moje trzy konta. Mam dla ciebie prostą robotę, kurwa. Jak pierdolenie, mówiąc po męsku. Zrób mi hamulce. Tylko wiedz, że od Mateuszka, co śpi z misiem, mam ciutkę więcej pojęcia o tych traktorach. I nie razem... Chciałbym ci powiedzieć to na osobności, niech się internauci nie śmieją. Wiesz co? Spytaj się na Mrocznej Dzielni, o co chodzi, to ci wyjaśnią. Tylko, że musisz iść do pracowników konkurencji. Czas robić hamulce. Tylko, żeby nie było CIS Wrocław, to powinieneś mnie to zrobić porządnie. To jak tam? Do Tarkowa Podbagiennego nie podjadę, ale na Mroczną Dzielnicę to mam niedaleko po drodze. Kurde, traktor w oryginale, jak nowy. Kozel mi chciał takiego sprzedać. Czytał Zeny 600 godzin, prawie nieśmigany. Fotela jeszcze nie zdążyłem przesadzić, bo mnie kołownica w brzuchu wiera. No ale taka prosta robota. To jak tam? Opowiadaj, dasz radę czy nie bardzo? Pozdrawiamy wszystkich fajnych, zakłamanych, tak? Mateuszka coś z misiem. Chyba takiego samego miałeś, nie? To ci zjebali, to się teraz żrecie. Skrzynia czwórka. Co prawda napędu nie imo, ale my mamy teraz z górki. To opowiadaj ta jak tam. Data radę czy nie data? Bo już tego zacnego, porządnego kombajna to wam nie dam. Sam go z mym uczniem zrobim i narobimy wam wstydu w Masterflaszu. A to chyba jest zawodnik. Patrz co jeszcze kupiliśmy. Podoba ci się? Hej. No. Ładny? No. Jak jeździłeś u wujka Bodzia i u wujka Michała, to ci się podobał tamten 914? To ten będzie twój. Pasuje? Nie był 1014 chyba. Tamten? A nie, tamten był 1014. Tak. Bo był z turbiną, znasz się lepiej do ojca. No i miał te... Słuchaj, a tutaj mamy wyzwanie dla takiego pana Saul Visanta. Może nam zrobi hamulce, czy sam zrobisz lepiej od nich? Sam. Sam zrobisz? Tak. Ja ci powiem, jaki dasz radę. Dobra. I to nagramy, narobimy im wstydu? Dobra. Gra. Tak. Wyzwanie rzucone. Kto zrobi lepiej, mój syn czy wy? I stawiam ćwierć bańki na syna. Pozdro dla zakłamanych.